Dlatego, jeżeli w tej chwili nie czujesz się na siłach, aby odczuć tą prawdziwą istotę w Tobie, to możesz w tej chwili zatrzymać nasze spotkanie i wrócić do tego, gdy będziesz czuć tą gotowość lub będziesz czuć tą ciekawość tego, kim jesteś naprawdę. Ale jestem pewna, że chcesz to odczuć i masz pełne zaufanie w siłę wyższą, ale miej również świadomość tego, że po tym naszym dzisiejszym spotkaniu będziesz widzieć, słyszeć i czuć dużo więcej niż wcześniej. Czyli może być tak, że już jutro dokładnie zobaczysz, co jest dla Ciebie dobre, co jest złe. Dokładnie odczujesz, czy wejść do jakiegoś miejsca, czy też nie. Dokładnie odczujesz, czy ta osoba służy sile mroku, czy sile światła. I wszystko może być bardziej wyostrzone, mieć większy kontrast. Czyli możesz silniej odczuwać różne energie, które są wokół Ciebie. Czyli zaczynamy w tej chwili, będziemy rozpościerać skrzydła i skup się w tej chwili w 100% na Twoim wewnętrznym słońcu, które... I gdy tylko odczujesz jakiekolwiek blokady, gdy tylko odczujesz, że mrok jest wokół Ciebie, już wiesz, jak się chronić. Ta wiedza jest w Tobie. Gdy czasami nie wiesz, jak dalej, wróć do tego spotkania. Odnów energię. Połącz się z tym miejscem. Wyślij tutaj wszystko, co najlepsze w Tobie, a to miejsce odpowie Ci echem. I odczujesz, kim jesteś naprawdę. I krok po kroku będziemy rozwijać nasze nowe właściwości, pielęgnować je i wykorzystywać, by Twoje życie było piękne, świetliste, by otaczało Cię wszystko to, co najpiękniejsze i najlepsze dla Ciebie. I w podziękowaniu za to wszystko, co w Tobie, w imię spełnienia Twojego powołania i drogi Twojego serca, dlaczego jesteś tutaj i teraz, gdy tylko czujesz, krok po kroku, twórz Twoje własne miejsca mocy. Wypełniaj ją energią miłości, która jest w Tobie. Połącz je z siecią światła, którą tworzy każdy z nas, w połączeniu z ziemią i z niebem. W tej chwili możesz wszystko to, czego pragniesz. Wykorzystaj dobrze tą wiedzę dla Ciebie i dla Ziemi. Wykorzystaj tą energię dla Ciebie i dla Ziemi. Jesteś tutaj i teraz, w tym momencie, bo masz szczególną drogę serca. Dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Zapraszam Cię na naszą 6. ceremonię w przyszłym tygodniu. I niech wszystko to, co w Tobie, niech wszystko to, co nas łączy, prowadzi Cię Twoją drogą, ochrania Cię i wspiera. Siła wyższa wspiera Cię w każdym momencie. Rozmawiaj z istotami światła. Czuj Twoje wewnętrzne światło. I krok po kroku wypełnij tym światłem wszystko, co wokół Ciebie. Wszystko to, co dla Ciebie ważne. I jeżeli ktoś w Twoim otoczeniu jest zagubiony, a czujesz, że jest dobrym człowiekiem, że zasługuje na dobro, zasługuje na światło, to możesz zabrać go na naszą kolejną ceremonię. Twoja Maria Bóg.